Dziś w programie. Przerwa produkcyjna w Wyszkowskim Zakładzie Zespołów Napędowych. Ile kosztują obecnie nasze samochody? A także pożegnamy transport Caritasu wiozący dary dla Bośni. Dzień dobry. W poniedziałek 12 stycznia 1998 roku, po krótszym niż zwykle weekendzie, wita Państwa telewizja DEU FSA. W ostatnim programie mówiliśmy o szkoleniach pracowników podczas planowanej przerwy produkcyjnej na Żeraniu. Dziś odwiedzimy ZZN w Wyszkowie, jedynego producenta skrzyni biegów do polonezów, który wobec wstrzymania produkcji tych aut w DEU FSO Motor również ma przerwę produkcyjną do końca stycznia. Jeszcze do niedawna przy maszynach i urządzeniach produkcyjnych w tej hali był duży ruch. Właśnie tutaj produkowane były skrzynie biegów do polonezów różnych wersji, a także traków. Dziś, choć część pracowników przychodzi normalnie do pracy, to jednak zajmują się wieloma sprawami organizacyjnymi, szkoleniowymi, porządkowymi, ale nie normalną produkcją skrzyń biegów. Można powiedzieć, że okres przerwy to wyjątkowo szczególny czas dla zakładów w Wyszkowie. Muszę powiedzieć, że jest to duży problem, szczególnie dla pracowników, którzy włożyli w ubiegłym roku wiele wysiłków w to, aby poprawić jakość swojej pracy i jakość tego wyrobu. Ale mimo tych pesymistycznych opinii, chcę, aby okres przerwy produkcyjnej poloneza w Wyszkowie był należycie wykorzystany. Powstało na to okoliczność cały szereg specjalnych zapisów, programów, działań, które w tej chwili staramy się realizować. Przede wszystkim po wykorzystaniu wszystkich urlopów wypoczynkowych i tamtego roku, i tego roku, według tego, jak ludzie sobie życzą w tym roku, staramy się szczególnie realizować pełny zakres produkcyjny części zamiennych. Staramy się, aby wszystkie nasze maszyny po tym okresie przerwy były w dobrej kondycji. Stąd też wytężone prace trwają przy remontach, naprawach. Ale nie tylko maszyn, staramy się również poprawiać i remontować budynki, budowle, obiekty, instalacje. Jest to tylko pewna część naszej pracy. Dużą wagę przywiązuję do szkoleń i powstał specjalny program przyspieszenia szkoleń, który jest w tej chwili realizowany w miesiącu styczniu. Są to szkolenia szczególnie ważne ze względu na realizację pełnych zamierzeń zawartych w certyfikacie ISO 9002. To jest usprawnień logistycznych, usprawnień kooperacyjnych, ale szczególnie usprawnień logistycznych w zakresie przepływów materiałów wewnątrz zakładu. Prowadzone są również szkolenia z zakresu 5S, z zakresu PLINBES i te szkolenia poparte są bezpośrednimi działaniami, czyli bezpośrednią realizacją opracowań, które powstają w salach szkoleniowych. Następnym takim całą grupą działań, które chcemy realizować w okresie postoju produkcji poloneza, to jest usprawnienia współpracy ze stacjami ASO w Polsce. Powstał specjalny program, w którym biorą udział wszyscy w zasadzie specjaliści z tego zakładu poprzez tworzenie zespołów wyjazdowych. Odwiedzają stacje ASO w Polsce, szkolą pracowników stacji, zapraszają na nasze szkolenia, wyjaśniają nieprawidłowości. Myślę, że okres przerwy produkcyjnej w tym zakładzie pozwoli na to, żeby uruchomienie w miesiącu lutym produkcji skrzyni biegów było w sposób właściwy i żeby skrzynia biegów spełniała oczekiwania naszego odbiorcy, też Żerania i naszych klientów. Z pewnością życzenie wznowienia produkcji zadowoliłoby wszystkich zatrudnionych w Zakładzie Zespołów Napędowych w Wyszkowie, zakładach kooperujących z tą firmą, a przede wszystkim pracowników DEU FSO Motor na Żeraniu. Zmiany cen samochodów to tematy, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. Tak też było i tym razem. Dlatego więc przypominamy jeszcze raz te nowe ceny na samochody wyjeżdżające z naszej fabryki. Tym bardziej, że ceny wzrosły, ale też i zmniejszyły się. Drożej płacimy za samochody wyprodukowane w tym roku, taniej zaś za te z 1997 roku. Tak więc cena tegorocznych polonezów jest o 500 zł wyższa. I tak Karo plus 1,6 GLI kosztuje obecnie 23 100 zł, 1,4 MPI 24 300 i 1,6 GSI 24 350 zł. Polonez ATO plus w zależności od wersji kosztuje od 24 400 do 25 650 zł.
ale każdy klient, który swoje stare auto odda na złom, dostanie dodatkową ulgę w wysokości 1500 zł. Podobnie będzie w przypadku Tico wyprodukowanych w tym roku. Drożeją one o 400 zł, ale za złomowanie dotychczasowego auta przysługuje bonifikata w wysokości 2500 zł. Tak więc za Tico SX zapłacimy 22300 zł. Za tegoroczną najtańszą trzydrzwiową Nexię trzeba zapłacić 28100 zł. Za najdroższą pięciodrzwiową 29100 zł. Tegoroczny Espero 1,5 GLX kosztuje 36500 zł. Cena najtańszego trzydrzwiowego Lanosa z 98 roku z silnikiem o pojemności 1,5 litra wynosi 31900 zł. Najdroższy pięciodrzwiowy 1,6 SX kosztuje 35900 zł. Jednocześnie od 1 stycznia tego roku obniżce ulegają ceny niektórych naszych samochodów wyprodukowanych w 1997 roku. I tak każdy, kto kupił ubiegłorocznego Poloneza Karo Plus i Atu Plus z silnikiem 1,6 litra, zapłaci o 2000 zł mniej. Tico są tańsze o 3000 zł, Nexia o 3,5 zł, a Espero o 1000 zł. Dodatkowo każdy, kto kupi Espero, otrzyma bezpłatnie pakiet ubezpieczeń OC, AC i NW. Tanieją także ubiegłoroczne Lanosy. Obniżka w wysokości 3000 zł dotyczy każdej z trzech wersji S, SE i SX. W związku z dużym zainteresowaniem kupnem naszych samochodów na preferencyjnych świątecznych warunkach przez pracowników i ich rodziny, zarząd naszej spółki postanowi przedłużyć preferencyjną sprzedaż samochodów Polonez, Tico, Espero i Lanos S do czasu wyczerpania zapasu samochodów z roku produkcji 1997. Auta możemy kupić za gotówkę i na raty. Przypomnijmy warunki tej sprzedaży. Dla pracowników pierwsza wpłata wynosi 25% wartości samochodu. Resztę możemy spłacać nawet w 36 ratach oprocentowanych 1% w skali miesiąca. Dla naszych rodzin pierwsza wpłata to połowa ceny samochodu. Resztę możemy spłacać w 24 miesięcznych ratach oprocentowanych również 1% w skali miesiąca. Tak więc właścicielem Poloneza Karo Plus w wersji podstawowej możemy stać się wpłacając 18 540 zł, a Atu Plus 18 710 zł. Przypominamy jeszcze raz, sprzedaż na warunkach preferencyjnych dotyczy tylko samochodów z roku produkcji 1997, tak więc ilość samochodów jest ograniczona. Wszyscy zainteresowani kupnem mogą składać wnioski i uzyskać informacje w naszych salonach sprzedaży Autoparts przy ulicy Kocisa i Zokar przy ulicy Jagiellońskiej. O tym, że nie są nam obce losy potrzebujących, świadczy chociażby ostatni transport wiozący dary dla mieszkańców Bośni. W konwoju jedzie również nasz samochód. Ekipa telewizyjna DWFSO z kamerą podpatrywała załadunek i ostatnie przygotowania przed wyjazdem. Dziś konwój pod patronatem Caritas Polska jest już w drodze. Liczy on 3 samochody, 2 z PKS-u Gdańsk i 1 z naszej firmy DUFSO. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane trudności, to obecnie transport dojeżdża do Bania Wrócica koło Teslicz w Bośni. Jest to okręg złożony z enklaw serbskich, chorwackich i bośniackich. To jest taka mozaika przemieszana, ta ludność i właściwie wszyscy są w podobnej sytuacji materialnej. Brakuje tam wszystkiego, i środków piorących dla szkół, tych szkolnych przyborów, do ciepła, a jest zima, podobnie jak u nas, chociaż śniegu nie było, ale mniej więcej temperatury takie zerowe. Potrzeby są ogromne. Dzisiaj widać jeszcze tą wojnę i te działania, które 3 lata temu się zakończyły. Dzisiaj ona nie trwa, ponieważ 30 tysięcy wojsk ONZ-owskich jednak wymusiło zachowanie pokoju, ale nie ma tego rozruchu życia, administracji. To jest wszystko jeszcze jakby ten motor, który ma dopiero ruszyć, a są żywi ludzie. Bania Wrócica to miejscowość oddalona ponad 100 kilometrów od Sarajewa. To tam stacjonują nasi polscy żołnierze w ramach Sił Zbrojnych ONZ. I to oni właśnie będą dzielili tamtejszym mieszkańcom przywiezione dary. Wieziemy środki czystości, 19 ton, cały tir herbaty. Wieziemy 3000 butów dziecięcych i młodzieżowych. Wieziemy ponad 400 worków bandaży. Wieziemy również 2 tony
to biszkoptów, które pani prezydentowa prosiła, żeby zabrać i dla dzieciaków tamtejszych nasi żołnierze, żeby rozdali. To tyle na dzisiaj wyziemy. Mamy nadzieję, że jeszcze się coś uzbiera. Ludzie, firmy chcą nam dawać. Konwój ten liczy 4 kierowców, w tym 2 naszych. No zostaliśmy wybrani przez szefostwo, no i przykro było odmówić. No jednak trzeba pomagać ludziom, których dosięgła ta klęska. Niebezpieczeństwo wszędzie jest, także to jest ryzyko zawodowe. Nie jest to pierwsza współpraca naszej firmy z Caritasem Polska. Na przełomie sierpnia i września razem wysyłaliśmy transporty z pomocą dla powodzian. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Naszym jubilatom spod znaku koziorożca i solenizantom Czesławom i Arkadiuszom życzymy wszystkiego najlepszego. Spotkamy się ponownie w środę. Do widzenia.